wszystkim. Hej, witajcie, tu Weronika Broiło, witam Was na kanale All Things Style. Jestem osobistą stylistką, możecie się zgłaszać do mnie na mojej stronie wariestudio.com, na której również umieszczam moje wyselekcjonowane rzeczy second hand, które dla Was znajduję osobiście. Co piątek o godzinie 18 pojawiają się na Warie, więc wchodźcie na tą domenę, obczajajcie co tam jest. Do końca sierpnia jeszcze macie 30% zniżki na wszystko z drugiej ręki. Dodatkowo tam znajduje się też moja kolekcja Warie Studio, więc zachęcam Was do wglądu. Może coś znajdziecie, co Was zainteresuje. Dzisiejszym filmikiem wracamy do filmu, który zjawia się na kanale co miesiąc. Tutaj mamy opóźnienie, no bo wiecie, wakacje są, więc troszkę też działam w innym trybie wakacyjnym teraz. Po prostu są przerwy pomiędzy i filmikami, i na Warie. Staram się między wakacjami tutaj Wam umieszczać content. Dzisiaj chcę Wam pokazać po prostu, co w lipcu stanowiło z mojej szafy 5 najważniejszych elementów, po które sięgałam najczęściej. Te stylizacje, które zobaczycie dzisiaj, to są realne stylizacje, które nosiłam w lipcu. Oczywiście teraz, jak mamy sierpień, już wiem doskonale, co Wam pokażę z końcem sierpnia. Ale uważam, że ten filmik dla tych, co dołączyli dopiero na kanał, witajcie. Bardzo serdecznie dziękuję, że dołączyliście do naszej społeczności. Ale też powiem, że tym filmikiem bardzo fajnie mogę Wam pokazać moje podejście stylizacyjne, na co zwracam uwagę zarówno dla siebie, ale też co jest istotne, kiedy jeżdżę do klientów i pokazuję Wam, w jaki sposób mieszać rzeczy z Waszej szafy, abyście czuły jak największy ogrom satysfakcji na co dzień z tego, co posiadacie, ale również, żeby ta gama kolorystyczna i fasonów się zgadzała na tyle, aby z łatwością nam przychodziło tworzenie stylizacji. Mam bardzo neutralne kolory dzisiaj, zobaczcie, tak jak się w mojej szafie zdarza najczęściej, to co Wam pokazuję na kanale, to nie są wzory i bystre kolory, tylko jednak neutralne, minimalistyczne kolory, fasony, które możecie razem łączyć. I większość moich ubrań jest albo z second handów, albo z sieciówek. Nie wydaję mnóstwo pieniędzy na ubrania. Jedyne, co ostatnio zaczęłam troszkę bardziej inwestować, to w torby. No bo uważam, że torba to jednak stands the test of time, czyli dużo czasu przetrwa. I moja córka z tego skorzysta kiedyś, więc w to akurat cenię sobie wydać większy pieniądz, aby móc nosić porządną torbę przez lata. Ale jeśli chodzi o ubrania, buty tak samo. Wystarczy, że są skórzane i praktyczne, no bo jednak bardziej droższe rzeczy też wymagają większej opieki z naszej strony, abyśmy bardziej dbały o to. Więc jednak jeżeli chcemy praktyczną garderobę, w second handach również możemy znaleźć top jakość, prać te rzeczy możemy, najwyżej do pralni chemicznej i tyle. Chcemy, aby ta szafa pracowała dla nas, a nie my dla niej. Chcemy, aby te rzeczy były noszone przez to, jak my dyktujemy. To nie rzecz powinna nam dyktować, jak wyglądamy, tylko my decydujemy, jak ta nasza indywidualność się rozwija. Pokażę Wam po kolei, tutaj jest 5 elementów już ze stylizacjami, tutaj Wam powiesiłam po kolei, bo zobaczycie, co dobrałam, ale również obok, jak to wygląda na mnie, więc dajcie mi znać, która ze stylizacji jest Waszą ulubioną, co przykuło Wasz wzrok, czy macie coś podobnego i co dla Was było ulubieńcem w tamtym miesiącu. Czy te filmiki w ogóle, jestem ciekawa, czy którykolwiek z Was ma jakieś przemyślenia w głowie po oglądaniu tego cyklu, czy faktycznie sięgałam po kilka elementów, które były dla mnie najbardziej przydatne, komfortowe, ulubione z jakiegoś powodu. Bo to czasami jest takie, słuchajcie, bez zastanowienia. Wstajemy, sięgamy po coś, co lubimy, ale dlaczego lubimy tą rzecz? Warto się nad tym zastanowić i wedle tego budować swoją szafę. Pierwsza rzecz, mamy tutaj spodnie. Będzie to taki bardzo codzienny, bardzo casual, easy, łatwy zestaw. No bo uważam, że wiadomo, fajnie jest się elegancko ubierać, ale bywają takie dni, gdzie po prostu chcemy wyluzować z inwencją twórczą stylizacyjnie, przynajmniej u mnie tak jest. To nie jest tak, że ja codziennie pomykam w marynarkach. Czasami mam takie dni, gdzie wolę po prostu założyć takie loungewear, lekkie spodnie z t-shirtem i tyle. No bo to też może być z klasą. To nie jest tak, że musimy dresy zachować tylko i wyłącznie po domu. W tych spodniach, tak jak zobaczycie teraz tę stylizację, załatwiałam sprawy tego dnia, pamiętam, pojechałam po córkę do przedszkola, zakupy zrobiłam, mam do urzędu jechać, różne rzeczy załatwiam, w takich spodniach również. To nie jest tak, że trzeba non-stop wyglądać, jakbym z biura wyszła. Owszem, jest fajnie zestawić takie wyrafinowane elementy właśnie typu marynarka czy cygaretki, czy szerokie spodnie garniturowe, ale takie spodnie również można założyć nawet do tej marynarki, co mam dzisiaj na sobie. Taki zestaw też by grał. Czarne do tego buty. Mieć takie elementy, które po prostu cokolwiek bym złapała, do siebie pasuje. I to chcę Wam przekazywać na tym kanale. Dobra, więc te są oryginalnie z HM-u, oczywiście kupione w lumpeksie, jak to większości moich rzeczy. Fajnie wykończone są tutaj, jakby taką ala
lamówką taką ze streczem, przez co mamy taką falbankę. Kolor się zgadza, bardzo ładny, mysi odcień beżu, bardzo fajny też materiał, bo nie za gruby, bywa także w dzianinowych spodni, które są szczególnie właśnie w H&M-ie czy w różnych takich sieciowych sklepach, bywają bardzo gorące, mam kilka takich, które po prostu nijak się nie nadają na lato, ale te są lekkie, bardzo fajne, wygodne, szerokie, to na co zwracam uwagę przy takich spodniach z dzianiny, to aby dotykały do podłogi, aby były szerokie i zakrywały nam kostkę. Nie kupujcie takich spodni, które są przed kostką, bo to nijak nam nie zrobi dobrego efektu. No i szczególnie chciałam Wam pokazać ten t-shirt, który tak często był grany, że już mi się tutaj trochę ta stójka zaczęła marszczyć od prania. No ale chcę Wam pokazać ten rodzaj t-shirtu z Uniqlo. I jakiś czas temu miałam taki moment, gdzie stwierdziłam, dobra, odświeżę sobie t-shirty w szafie, no bo jednak przez wiele lat miałam te same i jakby okej, w stanie super były, nic tutaj nie było żółtego ani nic. Ale stwierdziłam, słuchajcie, że sobie odświeżę ten temat. No i sięgnęłam po kilka różnych rodzajów z Uniqlo i bardzo, bardzo chcę Wam polecić. Ich bawełna jest świetna, jest taki t-shirt, co prawda męski, być może mają z damskiej wersji też, ale wiem, że wzięłam z męskiej wersji. Po prostu wystarczy wziąć mniejszy rozmiar z męskiej alejki, też jest ok. Airism, więc tutaj Wam podaję, bardzo polecam ten t-shirt, bo od środka nie jest całkowicie taki bawełniany jak z zewnątrz, tylko od środka ma taką fajną powłokę materiału. Naprawdę jest genialny i odkryłam te t-shirty u męża w szafie i stwierdziłam, dobra, ja też je wypróbuję sobie. No i ten też polecam, dlatego że ma tą wyższą stójkę i nadaje troszeczkę takiego bardziej eleganckiego klimatu nam. Nie jest to po prostu zwyczajny t-shirt wycięty pod szyją, tylko ma taki lekki, taki półgolfik. No i mamy też dłuższy rękaw, zauważcie. Więc jest taki oversize, ale jednak ta stójka tutaj nam robi robotę. Możemy wsadzić tylko przód, resztę zostawić luzem. Tak jak robię to bardzo często i też Wam polecam tak robić. Do tego bierzemy rudy odcień. W satynie mam takie mokasyny, słuchajcie, bardziej jak takie arabskie kapcie, ja to nazywam. Mam też satynową torebkę z mango, przypominającą model Ascot z The Row, ale mam ją gdzieś w szafie, słuchajcie. Też ją zakładałam do tych butów w lipcu, ale pokażę Wam kopertówkę bardzo w podobnym odcieniu. No i też raz ją założyłam, pamiętam, po prostu wsadzając telefon, chusteczki, wypadł z domu szybko do sklepu, kiedy nie chciałam brać torebki takiej na łańcuchu czy na pasku. Biorę tak pod pachę, tadam. Te buty, ten zestaw, czego chcieć więcej. I wtedy po prostu akcentujemy jakimiś kolczykami srebrnymi, pierścionkami srebrnymi. Ja na co dzień noszę bardzo grube pierścionki srebrne, to jest jakby my thing, że tak powiem, bardzo lubię to robić, więc taka grubsza jednak biżuteria. Dzisiaj po prostu się zdecydowałam na takie z mango z Kopenhagi, przywiozłam takie po prostu kolczyki, ale generalnie grubsza biżuteria robi robotę. Więc mamy dobrane buty, z torbą tym razem do bardzo neutralnej stylizacji. Zdaje się, że jakiś czas temu widziałyście filmik, w którym miałam tą koszulę na sobie, ale odkąd ją kupiłam w te wakacje, słuchajcie, na wyprzedaży w COS, uwielbiam tą koszulę, uwielbiam. I zarówno noszę ją do kolarek krótkich, czyli do leginsów krótkich, czarnych, noszę ją do białych spodenek, noszę ją do szerokich spodni, białych jeans, czy jeansów niebieskich, czy szare garniturowe, czy czarne. Mogę tak wymieniać, bo to jest naprawdę na tyle uniwersalna rzecz, że i z czarną spódniczką, i z białą, i do beżowej spódnicy, do beżowych spodni. No mogę tak wymieniać i wymieniać, jakakolwiek forma u dołu, cokolwiek wybierzecie, to będzie świetnie grało. Nawet widzi mi się ją założyć do takiej, jak teraz w ogóle wróciły, słuchajcie, do łask. Takie spódnice a la lniane, bawełniane, takie co maxi długością, czyli długie, ale mają takie jakby odznaczenia. Jedno, drugie, trzecie i po prostu mamy jakby takie fałdki, ale to jest szeroka w literę A, spódnica biała, trochę taki styl boho, często widuję online teraz zestawy, że z bluzką i spódnica biała, biały taki zestaw wakacyjny. Widzi mi się taka spódnica do tej ciężkiej koszuli, co się też rzadko zdarza, że w ogóle w szarości mamy w postaci koszuli, w jeansie taką koszulę. Ja jeszcze czegoś takiego nie widziałam aż tak, jeśli widziałam, to w cieńszej wersji i zawsze jakieś wzorki z nitek, a tutaj nic nie mamy, jest bardzo minimal, mamy po prostu te metalowe guziki i nic poza tym. I bardzo dobrze, bo często takie klasyki nie potrzebują udziwnień, więc czasami w lumpeksach, jak widuję takie po prostu przekombinowane rzeczy, to myślę sobie, kurczę, dlaczego ktoś nie postawił po prostu na prostotę,
Była ostatnio taka koszula, którą mi podesłał mój przyjaciel Max, niektóre z Was już go widziały na kanale kiedyś, ale podesłał mi, będąc właśnie w Lumpeksie, że była czerwona koszula i były suwaki metalowe idące tutaj z przodu, niedaleko guzików. To było takie kompletnie niepotrzebne, bo kołnierz był świetny, spiczasty, a te suwaki srebrne z przodu kompletnie psuły klimat, więc nie wzięliśmy. To jest to, więc warto jest, kiedy coś widzimy, a nawet jak coś mamy na sobie, pomyśleć, kurczę, mogli to odjąć, mogli tamto odjąć. Mogłam też coś z mojej stylizacji odjąć, żeby wyglądało bardziej z klasą. Ja zawsze, zanim wyjdę z domu, sobie myślę, kurczę, dobra, to zdejmę tą bransoletkę może, bo przesadziłam, tak? Albo inna torba, bo to za bardzo przykuwa wzrok. Jakieś taka analiza tego, co założyliśmy. Nie tak, że się ubrałam i wychodzę, tylko jednak stanąć przed tym lustrem i się zastanowić, czy może odejmując coś zrobię dobrze. Nie dodawać, tylko zawsze przed wyjściem może coś odjąć. I zazwyczaj jest to dobry pomysł. A do tej koszuli dodajemy takie czerwone spodnie. I powiem Wam szczerze, że ostatnio na czerwień mam taką fazę, że jak idę właśnie do second handów, czy gdziekolwiek widzę coś czerwonego, to zawsze zerknę. Może dlatego, że ostatnio kupując torbę Prenza Schooler, drawstring model, to tak się zafiksowałam na ten kolor, bo naprawdę ma piękny odcień ta torba. Jeszcze zobaczycie w niejednym filmiku. Zdaje się, że przy ostatnich ulubieńcach miałam ją na sobie. Chodzi po prostu o taki fajny, taki bystry między pomarańczem a czerwienią odcień, ale te są troszeczkę bardziej stonowane spodnie. Uważam, że tutaj do tej szarości bardzo dobrze nam to robi. Fajnie przełamuje i białe buty. Więc mamy zasadę trzech kolorów, mamy tu biel, szarość i czerwień. Ja, tak jak powiedziałam na początku filmiku, nie pokazuję aż tak bystrych barw, ale czerwień uważam jest po prostu czymś tak świetnie wkomponowującym się w minimalistyczny styl, że mogę mieć czerwonych elementów i niebieskich, tak jak widzicie tu za mną, multum w szafie, bo wiem, że do wszystkich neutralnych barw będzie to fajnie grało, więc zauważcie. One się siedzą troszeczkę nad biodrami, są szerokie, świetny lejący materiał, wiskoza zdaje się, no ale po prostu są super, super, mają też kieszenie, ponadczasowy styl, uwielbiam, więc mogę zarówno wsadzić koszulki do środka, na zewnątrz, mogę założyć do t-shirtu, którego widziałyście na początku, ale do tej koszuli bardzo uważam, tutaj jest fajna opcja. Mówiąc o koszulach, mamy następną, to już też widziałyście w którymś filmiku, również z second handu, ale bardzo mi się spodobała ta tekstura. Jest to z marki Selected Farm. Kiedyś, zanim to znalazłam, słyszałam gdzieś tam o tej marce. Też jakaś może sieciówka z Anglii, coś, nie wnikałam aż tak. W każdym razie podoba mi się, że guziki są neutralne, wpasowują się w kolorystykę koszuli. Sam taki gnieciony materiał jest świetny, szczególnie na lato, jak pakujemy rzeczy. Też jak nie mamy przy sobie jakichkolwiek tam parownic, czy tych ręcznych, podróżniczych, czy w ogóle po prostu sposobności uprasowania, no to jednak gdyby to było bawełniane, gładkie, jak to moja mama mówi, by wyglądało jak z psu z gardła wyjął. Więc tego nie chcemy. Chcemy, aby rzeczy jednak trzymały swoją formę, dlatego bardzo spodobało mi się tutaj, jak to się prezentuje, bo do wszelkich rzeczy letnich to pasuje, zarówno do tych spodni, które widziałyście przed chwilą, czy do czarnej spódnicy, czy do jeansów, czy do miniówek, czy do szerokich spodni białych, lnianych, whatever. Więc tutaj zrobimy tak, troszkę to pomieszamy, ten styl z cargo spodniami. Chciałam tutaj troszeczkę pokazać Wam, jak przełamywałam koncept tej bluzki, bo to jest dosyć taka elegancka rzecz. Weźmiemy cargo spodnie, one są oryginalnie z H&M-u, widać, że to jakaś stara rzecz z H&M-u, jeszcze poprzednich kolekcji dawno temu, ale podoba mi się ich fason, bo są trochę takie bojówki, bardzo lubię przełamywać męskość z kobiecością w modzie, kontrasty łączyć też gramaturę rzeczy, na przykład coś cieńszego z cienkiego z bardziej ciężką rzeczą, więc tak samo też stylem lubię łączyć. Tutaj mamy właśnie ściągacz, trochę ala sportowe. Razem z tą koszulą nadaje to fajny kontrast. Do tego bierzemy taką torbę z bardzo ciekawym łańcuchem. Z Reserved znalazłam ją już chyba dobre z ponad rok temu, myślę. Ale tekstura pasiasta tej skóry nawiązuje nam do koszuli, więc też takie detale mają znaczenie. Sam ten łańcuch bardzo wtedy mi się spodobał, jak ją kupiłam, pamiętam, bo jest nietuzinkowy. Nie jest to taki typowy splot łańcucha, jak widuje się w torbach. No więc mamy te trzy elementy, a do tego bierzemy zwykłe czarne Zary satynowe buty z napiętkiem, czyli z paskiem, napięcie, które też ostatnio pokazywałam w filmie o butach, w tym długim filmie, który ostatnio Wam wstawiałam, więc dobieramy taki bucik. Klasyka do torby, tak jak wiemy, nie zawsze musi być but dobrany do torby, o czym też mówiłam w oddzielnym filmie o butach i torebkach, tutaj wklejam.
ale generalnie proste zestawienie. Bardzo dobrze się w tym czułam, więc też jest ciekawie, bo nietuzinkowe zestawienie, a jednocześnie kolorystycznie bardzo fajnie razem współgra. Czarna spódnica. Czarnych spódnic w szafie mam, słuchajcie, bardzo dużo, przyznam, ale każda jest naprawdę inna i każdą noszę mniej lub bardziej podobnie. Niemniej jednak jedne są bardziej eleganckie, drugie bardziej wybieram na co dzień ze względu na ich materiał. Bo na co dzień to chcemy, żeby spódnica nas nie opinała, chcemy nie czuć się jak w kokonie, chcemy, żeby ten materiał nie był jednak takim chamskim poliestrem, tylko jednak, żeby to fajnie się czuło na skórze. Jeśli chodzi o takie bardziej eleganckie, no to jestem w stanie przeżyć tą podszewkę i bardziej czuć ten ścisk, jak jest jakieś wyjście, ale na co dzień sięgam po takie, słuchajcie, gdzie mają gumkę w pasie, bawełniane, szerokie, ta idzie trochę w literę A, bardzo podoba mi się długość właśnie do połowy łydki, na co dzień bardzo rzadko chodzę w mniówkach, raczej częściej zakładam je do rajstop, wychodząc gdzieś na randkę z mężem, czy takie bardziej wyjściowe sytuacje, na co dzień sięgam bardziej po takie dłuższe. Uważam, że można wyglądać kobieco, to wcale długość spódnicy nie świadczy o tym, o naszej atrakcyjności czy kobiecości. Chodzi też o wygodę. Jak kobieta czuje wygodę i pewność siebie, to też to przejawia się właśnie tą kobiecością, więc ja to tak widzę, na to tak patrzę. Bardzo mi się to podoba, bo jest troszkę rozkoszowana dołem, mogę założyć bardziej obcisły top do tego i zawsze fajnie gra. Tutaj zagramy również taką teksturą, jak widzieliście przed chwilą z koszulą. Mamy pasiasty taki topik z Zary, kiedyś kupiony na wyprzedaży, bardzo ładny, beżowy, lekki prześwit, ale nie szkodzi. Wsadzamy go do środka, mamy fajne tutaj odznaczenie przy dekolcie, troszkę jak dół tamtych spodnic z dzianiny, które widziałyście, więc lekka taka falbanka jakby idąca. Szara torba z lumpeksu do tego, troszkę taka gumowata tekstura jakby, ale bardzo lubię takie torby, po prostu wystarczy je lekko przetrzeć i już są ok. O dziwo mamy logo Saint Laurent z tyłu na suwaku, nie wiem skąd to się tu wzięło, bo to nie jest torba Saint Laurent, ale jak to bywa w lumpeksach, czasami nas metki zaskakują. No i co? Bardzo wygodna vintage a la lata 90. torebka. Tutaj do tego dodajemy koturny na przezroczystym obcasie, tak zwane wedges. Te są akurat z Zary, też dawno temu kupione. Bardzo je lubię, mam już je kilka lat, ale jednak dodając troszkę tej metaliczności stylizacji, to też nie są za ciężkie wizualnie, bo mamy tutaj ten prześwit w koturnie. No i tu nawiązując do tej szarości torby i butów, weźmiemy taką bransoletkę a la muszla, którą ostatnio udało mi się znaleźć właśnie w czasie wyprzedaży w Zarze. No i uważam, że to też coś jeszcze nadaje takiej wakacyjnej formy w lipcu, tak to założyłam. Dobrze się też w tym czułam, zresztą w każdej z tych stylizacji czułam się sobą przede wszystkim. Ta autentyczność stylu się przejawia w tym, jak łączymy te wszystkie elementy, więc tutaj mamy beż, szarość i czerń. A naszym ostatnim ulubieńcem będą japonki. No i te japonki, słuchajcie, już pojawiały się na moim kanale już bardzo dawno temu. Bardzo je lubię ze względu na ich kolor, ich wysokość, ich rodzaj obcasa, bo i kształt, i to, że nie jest pokryty skórą, też pomaga. One są oryginalnie z mango, kupione na Vinted kiedyś. Troszkę szerszy obcas, zobaczcie, ale lekko taki skrzywiony, nie jest prosty. Japonki skórzane. Uwielbiam je. Uwielbiam, bo do każdej kiecki latem, do każdych spodni, czy do jeansów również. A tym bardziej, jak zobaczycie zaraz, bardzo lubię łączyć brąz i błękit, czy w ogóle niebieski odcień, czy granat z takim właśnie odcieniem brązu, czy kamelowego koloru. I ogólnie, tak jak mówiłam o sandałkach w trakcie mojego filmu o butach, no to japonki stanowią naprawdę mój ulubiony element sandałkowy, jeśli chodzi o buty. Bo wydłużają nogę pięknie, można je nosić na elegancko i na sportowo. Dają nam po prostu więcej możliwości niż takie typowe sandałki z jednym paskiem, tak uważam. No i to, z czym zostawiłam to w lipcu, to wzięłam jeden z moich ulubionych zestawów w szafie, jakim jest ta koszula i spodenki z Zary w pasiaste, tak jakbym wyjęła z męża szafy. Bardzo lubię to połączenie. Na tyle, że jeszcze pamiętam, jak to się pojawiło w Zara Home, to wzięłam też dłuższą wersję tych spodenek, więc mam długie, krótkie i tą koszulę. Tak jakbym miała z trzech elementów piżamę. Ale nie noszę tego jako piżamy, mimo że trochę wygląda jak piżama, jednak staram się to nosić na różne inne sposoby.
dodając właśnie takie bardziej eleganckie formy, jak te japonki na obcasie. No i co? Tutaj bierzemy po prostu takie body a la shapewear, czyli coś takiego fajnie trzymającego sylwetkę. Takie body, słuchajcie, beżowe, najzwyczajniejsze w świecie, elastyczne. I do tego bierzemy torbę Koperni, też bardzo fajnie odznaczającą nam się przy tych butach i przy tym błękicie całego... leci mi wszystko. Przy tym błękicie całego zestawienia uważam, że ten karmelowy odcień brązu nam tu dobrze robi. Jest to torba, która się nazywa Swipe, marka Koperni, pochodzi z Włoch. Długo, długo czyhałam na tą torebkę, aż w końcu się trafiła okazja, żeby ją dorwać. Bardzo ją lubię ze względu na taki bagietkowy kształt. Jeszcze mamy inny kształt tej torby. Swipe od Koperni jest bardziej jak takie jajo. Tu mamy jednak taki bardziej, uważam, na co dzień praktyczniejszy kształt i wielkość. Fajnie w ogóle idą te suwaki tutaj. Naokoło od środka, jak widzicie tutaj, jest suwak, a pasek też jest dołączony, w środku mamy skórę, tu możecie sobie wyjąć ten element paska, taki metalowy i tak fajnie jest właśnie zaczep zrobiony na pasek, ale ja z moimi torbami robię tak, że częściej noszę do ręki niż przez ramię, co przez ramię, tak jak widzieliście nieraz w moim filmiku, rzadko to się zdarza, bym zakładała tak na ukos, więc to jest nasz ostatni ulubieniec, te buty z mango. Tak to się prezentowało u mnie w szafie w lipcu. Dajcie mi znać, jak to u Was było. W najbliższym czasie szykuję dla Was również lumpeksowe stylizacje z Warie z nadchodzącej dostawy w ten piątek. Będzie dużo czarnych elementów, więc dla tych, co lubią czerń, naprawdę będzie w czym wybierać. Za tydzień nie pojawi się filmik z lumpeksowych stylizacji z Warie, więc tylko będzie sama dostawa za tydzień. W międzyczasie również, jeśli zdążę przed wyjazdem w ten weekend, bo do Francji lecę, na południe Francji, to przed tym może zdążę jeszcze Wam wstawić filmik może z Maison Margiela, jeśli nie, to się pojawi za około tygodnia, za półtora tygodnia, jak wrócę z wakacji. Mam nadzieję, że macie przed sobą jeszcze jakieś wakacyjne przygody i czas na relaks. Bardzo się cieszę, że już niedługo jesień, bo naprawdę dużo mam w głowie jesiennych stylówek, a jednak to jest wiosna i jesień to moje ulubione sezony, więc bardzo na to czekam, aby wyjąć kozaki znowu. No i wrócimy wtedy już do takiej stałej rutyny, po dwa filmiki tygodniowo, myślę, wtedy będziemy robić bardziej napiętym grafikiem z początkiem jesieni. Więc dziękuję, że jesteście ze mną, pozdrawiam Was serdecznie. Wchodźcie na mój Instagram, oczywiście wbroilo, aby zobaczyć tam więcej stylizacji, których tutaj nie ma na kanale. I do zobaczenia w następnym modowym. Buźka, hej!